Po zdawkowym dzień dobry, rzuconym w stronę kobiety siedzącej na miejscu 14B, Kazimierz Kortuń miał zamiar natychmiast pogrążyć się w myślach, ale nie zdążył. Czy mógłby pan mi pomóc wypełnić formularz wizowy? Słodkim głosem zapytała sąsiadka. Oczywiście. A z daleka pani podróżuje? Nie, stąd, z Paryża. Ale mieszka pani gdzie indziej? W Wiedniu. Ale ma pani paszport jakiegoś innego kraju? Polski. I potrzebuje pani wizy? Coś pani przeskrobała? Kazimierzowi wpadło do głowy, że być może istnieją jakieś wizy karne. Ależ nie, panie Kazimierzu, zaśmiewając się odpowiedziała współpasażerka. Jestem Polką, mieszkam w Wiedniu, a wizy potrzebuję dopiero za pół roku, na wyjazd do Butanu. Oszałamiający uśmiech nie znikał z jej ust. Pomyślałam tylko, że skorzystam z okazji, że leci ze mną ktoś tak wykształcony i poproszę o pomoc w pokonaniu tych formalnych i językowych zawiłości. Kortuń przegapił zaskakujący fakt, że dopiero poznana kobieta zna jego imię i poziom wykształcenia. Całkowicie z rozważania tej kwestii wytrąciły go ślady czekolady w kącikach jej ust. Czyli już skądś leci, pomyślał. Mleczna, doprecyzował. Z odległości kilkunastu centymetrów był w stanie bezbłędnie rozpoznać rodzaj czekolady. Oczywiście, chętnie pomogę. Ma pani pióro? Tylko długopis. Na jej pięknej twarzy pojawił się rumieniec zawstydzenia. To nic, przecież jesteśmy dorośli. Kazimierz Kortuń wyraźnie tracił kontakt z rzeczywistością i ewidentnie zaczynał bredzić, nie odrywając oczu od śladów czekolady w kącikach ust nowej znajomej.